Podpisaliśmy 10 umów na ponad 10 milionów złotych. Beneficjentami będzie ponad 2000 osób i to dedykowane są te projekty w trzech obszarach tematycznych: wsparcie szkolnictwa zawodowego, długotrwała opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi i profilaktyka chorób zawodowych. Jest to projekt związany z działaniami prozdrowotnymi, ale ukierunkowanymi na ograniczenie wykluczenia zawodowego wśród policjantów i pracowników. Wartość tego projektu w całości to prawie 400 tysięcy. To będzie wsparcie osób przebywających w środowiskowym domu samopomocy na ulicy Milczarskiego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i towarzyszącymi. Wsparcie psychologa, psychiatry, fizjoterapia. Też w takie usprawnienie w samodzielności tych osób, wyjściu też na zewnątrz. To jest ogromna kwota, ale ten program Technik Leśnik na miarę rynku pracy musi obejmować najnowocześniejszy sprzęt, kursy, po to, żeby rzeczywiście wykształcić tych młodych leśników, żeby mieli już takie prawdziwe kwalifikacje do wykonywania zawodu.